Kolejny dzień, kolejny odcinek. Może naprawiłem dzisiaj mikrofon, a jak coś to jakoś będzie w Minecrafta byśmy grali, ale to tylko przez kilkanaście minut, później się ustabilizuje i naprawi jak coś i będzie w 8K. Halo, halo, ja nazywam się Czechów, witam was w kolejnym odcinku z gry The Long Dark. Zadowolony, ponieważ w końcu i to tak ostatecznie, mam nadzieję, udało mi się naprawić te problemy z mikrofonem, które pojawiały się chyba od 30 odcinków, bo to tylko nie w tej grze, jak się okazało, tylko w praktycznie każdej grze, i powód był tak dziwny, że aż na tyle ciekawy, że myślę, że będziemy mieli o czym opowiadać przez jakieś pół odcinka. No ale może na samym początku skupmy się na grze, powróćmy do tego wątku. Starałem się naprawić ten mikrofon naprawdę bardzo długo. Dlatego no tylko jestem mega zadowolony, mega was witam w kolejnym odcinku. Na początku poprzeszukujmy różne rzeczy i musimy coś tutaj widzę naprawić w tej gierce. Już nie pamiętam co robiliśmy, bo ostatnio grałem potężne 22 godziny temu, a z moim tutaj rybim mózgiem może być ciężko, żeby dojść na miejsce. No ale co, spróbujemy. Możecie wpaść na mój drugi kanał w ogóle. Też i na Twitcha. I sorry, że będę taki nieogarnięty przez chwilę, no ale muszę się z powrotem tutaj przyzwyczaić. Jaką. A to w gierce tak hałasuje, tak? Dobra, dobra. Bo ja przez cały ten okres naprawiania mikrofonu słyszałem samego siebie i tak teraz mówię: czekaj, co to u mnie takie szumy? Ale chyba nie. Musimy chyba iść dalej, prawda? Jaki mam w ogóle. Jaką mam misję? Zniszcz mechanizmy regulujące. A jak mamy to do końca zrobić, nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się, że musimy iść w tamtą stronę. Aczkolwiek mogę się mylić. To co, wracając do tego, dlaczego mikrofon buczał. Przez pewien okres na samym początku myślałem, że to po prostu jest wina najzwyczajniej w OBS-a, bo kiedy włączałem sobie nasłuchiwanie samego siebie, to nie słyszałem. Dobrze idę? Wydaje mi się, że gituwa idę. Dobra, to słyszałem samego siebie i wszystko było w porządku, ale to nie była wina OBS-a, to była wina mikrofonu, bo później zauważyłem, że tylko i wyłącznie w grze to buczy i tak jakby skwierczy, nie? Mikrofon. Więc doszedłem do wniosku bardzo długiego, bo to trwało chyba z 8 godzin ogólnie, o kurde. Chyba z 8 godzin trwa. O, jeszcze mi lampa gaśnie w horrorach. 8 godzin trwa. Ej, ja mam tylko zapałki? O kurwa, ja mam tylko zapałki. Oj, nie jest dobrze, jeszcze jestem mega zmęczony, jakby się tu kimnął. Mam taką możliwość? O, nie mam namiotu. Znaczy namiotu. Nie mam niestety tego. Namiot zawsze mam. Tym młodym, jurnym człowiekiem. Aczkolwiek nie mamy niestety śpiwora. Wracając, słyszałem skwierczenie i słuchajcie. Żeby wam skrócić to 8 godzin, nie mówić każdego problemu, to skrócę to do ostatnich chwil. Stwierdziłem, że może to jest wina watów. Także pobawiłem się trochę watami. Pomyślałem, że może zwiększę waty w komputerze, zmniejszę. Okazało się, że to nie była prawda. Że to nie była wina watów, ale pomyślałem, że może coś z prądem. I tak pomyślałem, co ja ostatnio robiłem na tym komputerze. O, śpiwór, tak jest. Dobra, co ostatnio? O, i flara! Książka, zlecenia robocze. Możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. O kurde, zgasła mi lampa, nie jest dobrze. Odpal tutaj zapałeczkę. Pomyślałem sobie, co ostatnio zmieniałem na komputerze i pomyślałem, że zmieniałem na komputerze taką drogą dedukcji, że zmieniałem na komputerze dodałem wiatraczek, więc może to ten wiatraczek okazał się ostatecznie przyczyną, tak sobie pomyślałem. Więc sprawdziłem, to okazało się, że nie, ale i tak mówię, to już miała być ostatnia rzecz, którą sprawdzę, czy ten wiatraczek nie powoduje jakby tych zakłóceń, nie? Tego skwierczenia. Bo pomyślałem, że to może być właśnie coś z prądem, że gdzieś tam prąd źle płynie. No i tak ostatecznie to się okazało prawdą, bo też ziemniak, oglądałem poradniki ziemniaka i tam on mówił, że właśnie to może być z prądem spowodowane. Muszę to roztopić. Więc jak już miałem. I to była ostatnia rzecz, którą miałem zrobić. Mówię. Nie wiem. Poruszam kurwa kablami w komputerze. To była ostatnia rzecz, bo już naprawdę miałem stąd uciekać jak najszybciej, bo już nie mogę przecież. Nie mogę już kilkanaście godzin.
przecież robić jednej rzeczy, tak? Kurde. Fajna miejscowa w ogóle. Więc mówię, no nie, 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 no już jakby jebać, nie? Już się pogodziłem z tym, że się nie uda, nie? Trudno. Będzie trzeba tak załatwić inaczej. Tak, tak, lampa się zdecydowanie przyda. Szczególnie taka pełna. No i ostatnia rzecz, naprawdę, już siadałem do montowania, bo tutaj do zmontowania jest nowy materiał na mój drugi kanał, on zazwyczaj się montuje no, z 50 godzin czy coś takiego, więc tak zapraszam tam. No i pomyślałem, że co, już normalnie odpaliłem tego, nie? Odpalałem już Adobe Premiere i słuchajcie, ostatnim takim westchnieniem pomyślałem, że a może zasilacz? Ostatnim. Poruszam kable, nie? Poruszam kable. Bo coś z tym prądem, nie? Coś pogrzebie. Docisnąłem kabel, chłopie, do karty graficznej. Ja patrzę. Tukanie ustało, mówię. Ostatnia rzecz, jaką miałem w całych... już się pogodziłem z tym fest, że już to już się nie uda, nie? Już mówię, ostatnia rzecz. Naprawdę już tak mówię. Dobra, i tak to nie pomoże, po co to robić? Ja mówię, no dobra. Zrobię to i naprawdę, zawsze, dlaczego, zawsze, za każdym razem to musi być naprawdę, kurwa, ostatnia rzecz, którą zrobię, to musi się okazać tą prawdziwą, dobrą rzeczą. Powalone to jest. Dosłownie ostatnia rzecz. Ostatnia tutaj. Ostatnia rzecz, którą miałem zrobić, okazała się w istocie tą dobrą rzeczą. To jest powalone w sumie. Lampa. Nie gaś, nie gaś, nie gaś, nie? Wariacie. Jest tak niesamowite, że ostatnia rzecz się okazała tą dobrą. Czas powalony. Aż dziwne. Dobra, czyli my musimy skierować parę w drugą stronę, żeby tutaj te drzwi otworzyć. Dobra, widzę, że tutaj ktoś sobie zrobił domek mały. W sumie tu zajebiście by tak było w takich kanałach mieszkać, jak ciepło jest. W sumie chyba OP. Tak wiem, że niektórzy bezdomni robią, nawet w Polsce, że pod jakimiś takimi właśnie rurami mieszkają i im ciepło jest, nawet w tego, w zimę, chciałem powiedzieć, im ciepło jest w lato to już pewnie przejebane mają, ale to też pewnie mają inną miejscówę. W ogóle czemu ja nie mogę biegać? A, bo jestem zmęczony. No to możemy się generalnie w sumie kimnąć, bo tutaj widzę ciepło jest w miarę. Czy my chcemy się kimnąć? To chyba nie jest taki najgłupszy pomysł tak generalnie. No możemy pobrać tutaj te koszule na razie. Na razie mam dużo miejsca w eku, więc spoko. Z tego co pamiętam, to ostatnio mi wszystko zabrali te noje. Więc za dużo rzeczy nie mamy, więc każda tutaj jakaś koszula całkiem możliwe, że się przyda. Ja bym się kimnął tutaj, tylko nie ma tutaj gdzieś w tym tunelu miejsca. Musimy iść do tego. Do tego, powiedzmy, głównego pomieszczenia, chociaż chyba tutaj nie jest tak ciepło, jakby się wydawało. Ta odczuwalne, no 8 stopni, ale no tak widzę, zamarznięte są rury, no chyba średnio 8 stopni jednak. Ale my odczuwamy w sumie 8 stopni, no tak. Bo my jesteśmy w ciuchach, o, dobra. I myślę, że tutaj się kimniemy, tylko na początku byśmy uzupełnili jakieś żarcie. Pojem te patyki. One prawie nic nie dają, ale tak generalnie jak zjemy ich 10, to... 1500 kalorii. Tylko no się trzeba naklikać trochę. Nie wiem jaki jest stosunek kaloryczności do wagi, ale wydaje mi się, że one ważą 15 gramów. Znaczy 150 gramów, czyli 0,15 kg. I dałem 150 kalorii, czyli wychodziłoby na to, że na pół kilograma mamy 1500 kalorii. Czyli chyba... nie, to w sumie do kitu stosunek. Znaczy chyba baton energetyczny waży chyba 100 gramów, ma 500 kalorii. Także stosunek tutaj kaloryczności do wagi tak zwany jest do kitu. No ale w momencie kiedy... o kurde, wody też nie mamy. W momencie właśnie kiedy nie mamy... o kurde, w pomieszczeniu nie mogę rozpalić ogniska. I to ja nie wiem, czy ja chcę tak spać. No może na chwilę chociaż. Kurde, z 4 godziny? Ej, HP mi spada. Czemu mi HP spada? Co się dzieje? Czemu mi HP spadło? Ty, czemu ja umieram? Excuse me? Infekcja, zapomniałem kurwa o infekcji. Jo, cię kręca, ja podniosłem antybiotyki, zapomniałem, użyj antybiotyku. Kurwa, jestem debilem. Ale dobra, ale już chyba powinno być w porządku, prawda? Jest po infekcji.
A nie, potrzebujemy 8 godzin. No to umarłem. Nie mam tu jakiegoś boosta, nie wiem. Boosta HP? Czy coś? Nie wiem, kurde. Wydaje mi się, że jak teraz bym się położył na przykład, to umrę. Dlatego się położę. Weź odpal zapałkę, cokolwiek. Tak, gdzie? Idź do tego, do materaca. Kurwa. Dobra, bo tak to na pewno nie będziemy chodzić. Wariacie, do śpiwora. Jest 2 godziny i pokaż, czy mi HP spada, czy nie. Się regeneruje ostatecznie. Umrzemy? No nie umrzemy, ale też nie zregenerowaliśmy HP i umrzemy z odwodnienia. Dobra. Załaduj giereczkę 7 minut temu. Ale teraz to widzę problemy z nagrywaniem, że mi wywala. Po tym jak zatrzymałem nagrywanie, nie mogę odtrzymać, sadek. No nic. Zawsze musi być jakiś problem. Ale najważniejsze, że ten główny problem z pykaniem mikrofonu, który przeszkadzał najbardziej widzowi, został opanowany. Dalej to ja sobie mogę poradzić, tam zmontować ze 2 odcinki i ogarnąć to. Czemu to wywala? Ale może wywala dlatego, że mam OBS-a zaktualizowany do wersji, która jeszcze nie wyszła. Istnieje taka też szansa. No i co? Poszedłem spać, wykonałem to samo, co wykonaliśmy. Tylko problem ogólnie był taki, że tego. Problem był tylko taki, że poszedłem z włączoną jakby tą. Z włączoną lampą i niestety nie mam teraz powrotem tego. Jak to się nazywa? Paliwa do lampy. A nie, chyba mam paliwo do lampy. W ogóle chyba same paliwo zabrałem. Tak, ale poszedłem spać i nie zauważyłem niestety, że poszedłem spać z odpaloną lampą. Mamy pół litra, no to nalejmy. Proste, że nalejmy pół litra. A, i flarę też mamy, no ale zapałki są, że tak powiem, oszczędne. I sporo ich całkiem mamy, więc też są spoko. Dobra, tu mamy otwarty zawór, otwarty tu też mamy. Nie, to tu byśmy chcieli chyba zamknąć, prawda? Dobrze, dobrze ja kombinuję? No tutaj niestety mamy zagadki logiczne, to nigdy nie jest dobre. Okej, czyli idzie se tu, teraz idzie se tu i niestety tutaj ucieka, więc my byśmy chcieli tutaj zamknąć. A, rozumiem, rozumiem. O kurwa, jak ta rura ty się rusza, to nie wiem, czy to dobrze, za wybuchniemy. Dobra, i musimy to porozgrzewać. Przyjął. No co, teraz chyba tutaj, prawda? Ja zamykam teraz, chyba w lewo to zamykam. A nie, otwarty, 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 dobra. Teraz tutaj, dobrze kminie? Dobrze. Na to wygląda. Dobra, i lecimy dalej, czy co? Nie, tu jest jakiś problem. Coś mi tu kurwa nie gra. Czy to musi iść jedną rurą? Idzie se tędy. Okej, czyli tutaj nie powinno, wydaje mi się, iść do góry to. To musimy jakoś tam zamknąć na górze. No bo tutaj jest zamarznięte, mimo tego, że tu puściłem tą rurę. Chyba, że tu też otworzyć teraz. Może tak, to nie to miałem otworzyć. Zamknąć, znaczy się. Dobra, jeszcze raz. Ale wydaje mi się, że tak to może działać, że... Tak, że tak to może działać. Że muszą być dwie rury do tej jednej rury. Spróbujmy. Dobrze kminie, czy muszę gdzieś iść na górę? Chyba wzrasta... Nie, spada. Nie wiem, co się dzieje. Zamknięte. Ty, to nie rozkminiam niestety, co są rzeczy logiczne do ogarniania. Widzowie, przygotujcie się na półgodzinny maraton bycia dzbanem. Pewnie wam zatrzymam w pewnym momencie. Ja mam tak, że jak zaczynam coś, to... I zaczynam nagrywanie, to w ogóle przestaję używać mocy mózgu. To może tu... O! Nie no, bez sensu. Po co miałbym tu zamykać? Prawda, że bez sensu to jest? Głupie to jak bud jest.
Wtedy tu pospada, ale nie no, ale tu wzrośnie chyba. Chyba dobrze mówię, co? Nie, do kitu mówię właśnie. No to nie wiem. Tu jest zamknięte, czyli tak jak powinno być. Tu jest otwarty, tu jest otwarty, tu jest otwarty. Tu jest zamknięta, mimo tego tam jest naładowany na maksa. Może tylko dolną musi iść. Nie wiem. Dobrze? Nie no, chuj dobrze, przecież tu ucieka. Nie, 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 to coś mi tu nie gra. To chyba na górze trzeba ogarnąć. Tak mi się wydaje, albo gdzieś tutaj może jest jeszcze wejście jakieś. Tutaj jest ta para i ona se szła tędy. Nie widzę tu ciepłej rury, to wszystkie zamarznięte. Nie mogę tu jakoś wejść na górę. O, tu jest ciepła rura. No tak. Tylko za mało ciepła, żebym to mógł otworzyć. No to co, widzowie? Widzimy się zaraz. Bez jeszcze na górze. Coś jest. Pokaż, może... W ogóle może tu jest góra generalnie. Jakoś tędy może. Trzeba tutaj załatwić sprawę. Nie no, tu są te rury. Tutaj też nic nie było z tego co pamiętam, prawda? Tak, tam raczej też nic nie było. Czyli musimy iść jakoś tędy. Tutaj też nic nie było, tu też nic nie było, no to wydaje mi się, że tam trzeba coś pokombinować, tylko chyba rzuciliśmy wszystkie kombinacje, jakie mogliśmy, chyba że zamknę tą rurę. Nie, to raczej nic nie da. Oj, sorry widzowie za jakość, która... Minecrafta graliśmy chyba. Dobra, no trudno się mówi. Nie wiem jakim cudem to zadziałało, czemu tu jest otwarte. Tu zamknięte, tu otwarte i teraz to zadziałało. Nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi. Zrobiłem przecież tak samo jak miałem wcześniej. Czy tu otwarte, tu za... nie wiem. Dobra. Nie jest to istotne. Istotne jest to, że trzeba iść tutaj dalej i dalej się w to bawić. Co? Tu chyba powinno być łatwiej, prawda? Raczej intuicyjnie, tak mi się wydaje. Otwieram to. To musi zadziałać. Dobra, coś tu się topi. Dobra, dobra. Tutaj jest zamknięte, okej. Okay. Dobra, to przekazuje rurze tej górnej. Okej, okay, czyli za tą rurą... O kurczę! To jestem poparzony? Infekcja, dobra. Okej, okay, czyli po rurze. Dobra, i tu otwieramy dalej. Teraz to już powinna być bułka z masłem. Tak mi się wydaje. Dobra, i to se leci dalej. O, albo i nie, widzę. Trzeba by... Nie no, bułkę z masłem, tu po prostu zamykamy. Mam nadzieję, że to nie wybuchnie w pewnym momencie, te rury. Może, że mi się światło kończy, ale... Raczej powinno być kit. To daję tutaj, to otwieram tutaj, to jest teraz otwarte tu, tu się ładuje. Dobra, jest cacy. Ten zawór u góry raczej... No nie no, zamykamy, bo on jakby nie prowadzi do niczego. Dolegliwość ryzyko skręcenia też niedobrze, bo już mi widzę zmęczenie wzrasta bardzo. Właściwie spada zmęczenie, to spada energia w sumie. No tak, spada energia, zmęczenie wzrasta. Dobra, idziemy tutaj, 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 nasza rura tu idzie tu. A my musimy iść w lewą stronę, tak mi się wydaje, że musimy tą rurę stopić tu. Prawda? No to wygląda, nie ma tu innej rury. O kurwa, to my się tak będziemy cofać? Chyba nie mamy wyboru, dobra. To się idzie tędy, to się idzie tędy i wydaje mi się, że teraz musi iść tędy, prawda? Powiedzmy. Nie, chyba niekoniecznie. Poczekaj, mogę to otworzyć? Nie mogę tego otworzyć. A co jak zamknę to? Co się wydarzy wtedy? Powinno się to tutaj nakrzeć, prawda? No właśnie. Teraz się odmrozi ten mechanizm, dobra. I teraz jak odblokujemy tu, to idziemy w lewo, prawda? Ale tak na połowę jest, widzę, w lewo. Czyli... Że jest na połowę w lewo. Wydaje mi się, że odkręcamy... Tutaj to.
co zakręciliśmy. Czyli to jest, jak zakręcimy coś, to nie do końca oznacza, że to już na zawsze musi być zakręcone, okej. O, dobra, teraz chyba rozumiem. I odkręcamy tutaj i lecimy dalej, prawda? Dobra, czyli pewnie wcześniej było dokładnie to samo, taka sama sytuacja. Kurde, mega dużo rur. Co? O kurwa, i muszę się cofać. Jeszcze jakbym coś widział. Dobra, odpalam flarę. Jak zaraz niestety i tak umrzemy, więc musimy się w miarę pospieszyć. Dobra, tutaj jest tak, tak, tak. Tu idzie w dół, pach, pach, pach. Dobra, tutaj. O, o, umarłem. Ty, to jak ja mam przejść na drugi koniec? Dobra, poczołgać się i na szczęście zapisałem gierkę. Więc 300 IQ. Widziałem, że kurwa zaraz stanę na dziurę. Dobrze idę? Dobrze chyba, dobra, dobra, czołgamy się, czołgamy. Dobra, będzie dobrze. Tutaj pójdzie byk, bokiem. Cyk, cyk. Dobra, ta rura. Nie mam zielonego pojęcia, dokąd prowadzi ta rura. Dotąd? Dobra. Na to mi wygląda. I teraz topnieją wszystkie inne rury, prawda? No tak średnio właśnie niestety widzę. Iż gdyż jestem ranny w sumie. Serce mi zaczyna bić mocno. I powoli nam spada HP z jakiegoś powodu. Wydaje mi się, że z tego powodu iż... mam zakażenie. Trzeba się tutaj pospieszyć. Dobra. Co teraz, te rury są tutaj ciepłe? Zamarznięte są. To jak ja mam zrobić, żeby one były ciepłe? Kurwa, to nie mam czasu na takie zabawy logiczne. Ja nic do picia. Mam mleko. Skondensowane. One też nam przywróci nie tylko jedzenie, tylko też wody trochę. Ale no nie jest dobrze. Jest bardzo niedobrze, nie? Najgorsza jest ta infekcja, jeszcze... O kurde, jeszcze 5 godzin, żeby infekcja minęła. Ty, to ja umarłem. Oj, to nie będzie takie łatwe. Jakiś pomysł? No właśnie, brak pomysłów. Napój energetyczny. To jest mój pomysł, genialny. Dobra, zapała. Oj, chyba będzie wczytywane i montowane 5 razy. To jest zamarznięte. Dlaczego to jest zamarznięte? To jest moje pytanie. Co tu się odpierdala? Mogę to jakoś inaczej posłać? Tu jest otwarte, no to se leci tutaj. To se leci tam, no nie rozumiem. Wydaje mi się, że gdzieś jest jeszcze jakiś zamek, który powinienem otworzyć, a nie otwarłem. Jeden pewnie nam został. Ale ciężko się chodzi w tych warunkach. Gazu, gazu. No to tutaj? Może tutaj? Nie wiem, tak strzelam i może się uda. O shit, umarłem. O! No zniosło mnie, zniosło. Nie, to nie był i tak ten zawór. No nic, dobra, bo tak to się nie da. Ogarnę sobie to i widzimy się zaraz. Dobra, wygląda na to, że odblokowały mi się tylko te drzwi, nie tamte, do których początkowo miałem iść. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. Jak będę musiał zmontować ten odcinek. Pewnie kolejne rury, co? Pewnie tak. Jest, jak najszybciej bym się, kurde, niestety ewakuował tego miejsca, ponieważ no umieram. Zaraz będzie lipa straszna. I nie mam światła, to też jest najgorsze. Zaraz mi się wszystko, kurwa, skończy. Jedzenie, woda, zaraz to się tylko wydaje. Możemy odpalić lampę. Będziemy cokolwiek widzieć. No jest lipa straszna, nie? Nawet nie wiem, gdzie ja idę. Dobrze, że chociaż te lampy są. Cokolwiek będę w stanie widzieć, bo będę wiedział przynajmniej, że tu byłem wcześniej. Dobra, tu coś jest? Chyba jest, ale... My tam mamy wejść? Kurwa, no tak by się przydała jakaś flara albo cokolwiek, to mi pokradli, co dzieje. Dosłownie złodzieje pewnie też. Bandyci. O,
No i lipa. I zaraz, kurde, będę umierał z powodu zmęczenia. Co za miejsce? A w ogóle kto to odpala te lampy, ty? Bo oprócz mnie ktoś tu były wcześniej odpalone lampy. Ktoś tu był przed nami. Łądka W. Warning Hot Steam. Jakby to było Hot Steam. To było właśnie zajebiście. Jakie lampy? Co was that light? O co ci chodzi? O, umieram. Jakiś plan genialny? Brak. Mój plan genialny to by było się kimnąć. To by był mój plan. Dobry był? By? Potencjalny plan? Kurde, szybko. No gościu, no. To blisko innego przedmiotu. Jest git. O, pięknie. I co teraz, jak ja bym się na przykład tak sportowe 4 godzinki? Co by się stało? Ty, sportowe 4 godzinki oddały, dobra. No teraz nie biegać i będzie w porządku, tylko z drugiej strony nie biegać oznacza marnować zapałki. Trzeba pozapalać tutaj te lampy, bo w innym wypadku może być ciężko fest. A ja wróciłem do jakby punktu wyjścia, okej, czyli ja stąd tutaj musimy iść. Stąd przyszedłem. Czy my jesteśmy nadal chorzy? Nie, mamy tylko i wyłącznie perk porządnie najedzony i to mi się podoba. Dobra, to była jedyna dźwignia, którą mogłem zakręcić, więc to zrobię. Nie wiem, czy cokolwiek to da, ale... Tak? Tak, tak mówić, Mackenzie? Kanister. Piękna sprawa. Dobra, będziemy cokolwiek widzieć chociaż. Dobra, weź mnie tu, uzupełnił tę lampę jak najszybciej. Czynności. Napełnij zbiornik. Nie wiem, nie wiem, że przypadkiem jeszcze zatrzymałem nagrywanie ostatnie. To są to wszystkie ostatnie odcinki. Tragedia. Mam 15 nagrań dzisiejszego odcinka, więc za chwilę enkodowanie 5 sekund powyżej wychodzi i nie można złączyć materiału i błąd jakiś jest. Nie jest dobrze, widzowie. Będzie aktualizacja wersji do starej jednak robiona chyba. O! Proszę, piczko jakieś. No, mogą być sardynki, bo to też daje trochę picia. Tu byliśmy, z tego co pamiętam. Szukam jakiegoś zaworu, jakiegokolwiek. I kurwa, nie ma ani jednego. Tu są te szafki. No, to jest jedyny zawór, który otwarłem. I on nie prowadzi nas do niczego praktycznie. Chyba czegoś nie kumam. Tu jest na maksa, tu jest na maksa, tu jest na maksa. Nie wiem, nie wiem jak z tym cudem tu jest na to zamknięte. Zamarznięte. Tu jest otwarte. Tu otworzyć, znaczy zamknęliśmy teraz. Może ja to powinienem jednak otworzyć tu. I po róże po prostu lecieć. Tutaj, 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 tutaj. No nie, i tutaj się kończy. Idzie przez ścianę. To jest chyba ciepła rura, prawda? Nie wiem, chodźmy po tych rurach. Wydają się ciepłe. Po prostu wzdłuż, no nie? Nie wiem, czy mamy jakiś inny wybór. Tu nic nie ma. O kurde, ale się przestraszyłem tego zaworu tu. I od się kręca. Możemy go zamknąć, a co to da niby? Co to niby kurwa da? Ja zamknę ten zawór. Nie wiem, za skomplikowane to jest wszystko. My tu w ogóle byliśmy kiedykolwiek? Mam wrażenie, że nigdy. Dobra, chodźmy, bo wiem, gdzie to potencjalnie mogło odblokować mi teraz wejście, tylko nie wiem, jak się tam dostać.
Ale jakoś tutaj to było chyba. Nie, nie, wracamy do punktu wyjścia. Tędy to było? Gdzieś tu były takie drzwi, które niestety wam nie pokazałem, iż gdyż wtedy zatrzymałem nagrywanie przypadkiem. Tutaj były takie drzwi do otwarcia, tylko one były zamarznięte. Możliwe, że to tam odblokowała mi się teraz możliwość ich otwarcia? No nie. Chyba, że tutaj w lewo. O, o, o! No nie, też nie. Jesteśmy na miejscu. Trzeba było wszystko zamknąć, wszystkie te rury. I teraz nam się odblokowała możliwość otwarcia tutaj tych drzwi. Znaczy tej rury. A w sumie drzwi chyba nie do końca. Może to jakoś pęknie. No nie. Teraz tutaj tą rurę odblokowałem. To jest miejscówa, którym wam wcześniej nie pokazałem. I teraz, teraz nie wiem co. W sumie. Teraz wydaje mi się, że generalnie wracamy. Do tamtych rur pierwszych i powinno nam się odblokować wejście. Znaczy, powinna nam się odblokować tutaj rura. Tak jest, dobra, mamy to w końcu. Skomplikowane to było całkiem. To było mega dużo przejść i tak dalej. I teraz powinno to się stopić, tak? No to wygląda. Znicz mechanizmy regulujące. Taką mamy misję, dobra. A jak mam to zniszczyć? Uszkodzić maszynę po prostu? No dobra, chyba nie mam wyjścia, prawda? A po co my to właściwie robimy? Aby im utrudnić tego, prawda? Im utrudnić coś. Ja nie wiem co. Ale coś im chcemy utrudnić. Teraz sobie uświadomiłem, że zajebiście dobrze, że wziąłem chociaż ten młot. Bo musiał znowu zaduchać z powrotem. Wróć do BlackRock! O, to cała misja? A co tutaj się znajdują za pomieszczenia? Witam. Czy tędy do BlackRock? Ja bym bardzo nie chciał do BlackRock, czyli jeżeli tędy do BlackRock, to ja bym pasował, że tak powiem. Nie, chyba niekoniecznie tędy do BlackRock. Chociaż nie wiem, co to za pomieszczenie. Tak, chyba to wyjście jakieś awaryjne jest. Albo i nie? Nie wiem, są dwa wyjścia. Ja zawsze niestety trafię na to, w którym mam dobre trafię. Ja bym chciał trafić niedobre, żebyśmy mogli sobie tam pobrać różne rzeczy, bo ja zaraz umrę. Mi potrzebna jakaś woda, coś, trzeba poszukać różne rzeczy i w ogóle to nie mogę niestety biec. Bo jeżeli biegam, to mi mega szybko... spada moja energia. Opuść tunele parowe. Nie! Mówiłem, że zawsze wyjdę, kurde, dobrym wyjściem. Cofamy się z powrotem, może tam coś znajdziemy ciekawego. Woda przede wszystkim. Chociaż z drugiej strony jesteśmy sobie w stanie raczej zrobić ognisko. I ogarnąć wodę. Aczkolwiek nie wiem, czy ja mam puszkę w ogóle. Żeby wodę zrobić. No jest ciężko, ale raczej damy radę. Ale może tutaj w tym drugim tunelu znajdziemy jakieś zapasy. Pracowników tunelowych. A, ja tu w ogóle wejść nie mogę. No to zajebiście, że się cofałem. Gdzie zawsze ze wszystkich tych wejść wybiorę to dobre. Powinienem się w teorii cieszyć, ale... Ale ciekawość mnie zawsze później zżera. Wyglądało jak pomieszczenie, do którego można się udać, no. Co mogę więcej powiedzieć? Nie biegnijmy, nie biegnijmy. Będziemy biegać, jeżeli będzie naprawdę już nam zimno. O kurde. Naprawdę, naprawdę zimno, czyli na dworze. Wtedy będziemy biegać. Tutaj sobie trup time. No co jest grane z moim głosem? Dobra, no co? Opuść tunele parowe. Rozglądaj się za wyjątkowymi miejscami przeznaczonymi do wytwarzania różnych przedmiotów. Dobra. O kurwa? O.
To gra mnie miło zaskoczyła, nie będę ukrywać. Pierwszy raz chyba. Pierwszy raz czuję się miło zaskoczony przez giereczkę. Przecież nie no, ta gierka to w ogóle jest jedno wielkie miłe zaskoczenie, ale odnośnie tego, że nie muszę za dupce z powrotem. Ale fajnie to wykminili, że tunele parowe, że wychodzimy tędy, nagle przy Blackrock. Ma to jakiś logiczny sens. No i skrócili nam tą gierkę. Fajnie, nie muszę zadupcać. No, strasznie mi się nie chciało akurat biec. Zgaduję, że muszę ukryć całą kontrabandę moją. Jeżeli nie chcę, żeby mi skroili. Ją, prawda? Czy nieprawda? Jednocześnie może być to prawda, a z drugiej strony możliwe, że jakby... bunt jest zrobiony teraz. I mu zajebiemy z tej lampy. W ogóle to ją zgaszę, po co ja z nim biegam? Siema! Słuchaj, wariacie. You're still alive. Shit. Looks like I lost that bet. Any luck with the job Mattis gave you? I made it to the power plant. The whole place is dead. Nothing obvious to be done to get it running again. Too bad. Mattis will be disappointed. Well, back in your cage, Doug. No i zajebiście, bo po każdej przedmiocie, który miałem przy sobie, rozumiem, tak? No dobra, trudno się mówi, nie chcę mi się tego wczytywać. Nie tak jest. Myślałem, że może potencjalnie się zbuntujemy, nie? No zajebiemy. Opa. Co to? No to jakiś inny głos mi się wydaje. Siema. Czy to nadal? To to? To ty? Yep. I'm here. Any luck at the power plant? If by luck you mean I managed to not get the power back up and running, then yeah, you could say I had some luck. You found them, didn't you? Whoever's out there messing up Mathis's plans? Not really, but I spoke to them again. Whoever they are, they really don't like Donner. Well then, we have to do whatever we can to help them. Okay, but how? Just keep doing what you're doing. We have to find a way to slow Mathis down. A little hard to do that from inside a cell. Maybe not. Quick, get back. Well, well. Look what my guys found while investigating the old parts of the prison. Someone is seriously fucking with me. Someone who clearly knows more about this prison than they should. Knew exactly what to sabotage to keep us from getting into solitary. You know anything about this, pilot? I have no idea what that is. Sure, I figured as much. Whoever did this took a big risk and went through a lot of effort. For nothing. We found another way in. A big-ass key that will unlock the door to solitary, or any other door we want. It's called key. Dynamite. Damn oh. It, Mathis, haven't you done enough to my prison? Shut your mouth! I'll deal with you later. Listen, pilot, it's time to get back to work. What now? Detonators. Can't do shit with this dynamite unless we find detonators. Since we found the dynamite in one of the machine sheds, the detonators should be around somewhere. Of course, we can't find them. So, I'll probably have to go a few more rounds with my friend the warden here to find out where they are. You just sit tight, and I'll tell you when I'm done. You may want to plug your ears. No to nie tak, że on ze starego zabije tym? Dynamitem? Co to tam jest? Come on, warden. Don't ruin my fun. The detonators. That dynamite is old. We kept it in storage because we didn't have a safe way to get it back to the mainland. That's a nice story. Wait, wait. But I know where you can find some. I'm listening. Old mine. In the hills, just above the prison. It was shut down suddenly for safety reasons after the quakes, but most of the gear was left up there. I bet there are some detonator caps up there.
Interesting. You heard the man. Get going. Yeah, Doc. Time to get back out there. Wait. Mathis, just... leave him alone. I'll do it. I'll be quick. You better hurry up, pilot. I think Mathis wants to let off some steam. Wait. Mathis. Okej, okay, a ta kopalnia to gdzie? Rozdział trzeci, detonatory. Nie wiem ile jest rozdziałów w tym epizodzie czwartym. Okej, okay, tu są zaginieni pracownicy elektrowni. To jest chyba misja z tej notatki, którą przeczytałem. Tutaj zaginieni też pracownicy. Poczekaj, co mnie zabije, śnieżyca. A tutaj mamy misję detonatory. O kurde. No to jest daleka misja, no. No nie możemy się oszukiwać. Myślę, że mam coś na sobie. Ej, mam! Wszystkie prawie ciuchy mi zostały w eku. Akurat spoko, no ale niestety... zdążyli mi ukraść tego. Wszystkie jedzenie i tak dalej. No myślałem, że już powoli się kończy ten wątek, a nie, że ja po jakieś detonatory będę zadupcał. Aczkolwiek nie będę ukrywał twórcy, gdzie to całkiem nieźle sobie rozkminili. Pobułka wydaje się całkiem taka, jakby to nazwać, smooth. Smooth to jest dobre określenie. Dobra, spróbujmy przygotować wodę. Niedługo, niestety. Na szczęście długo nie będziemy musieli czekać. Zrobimy tak, cyk. 20 minut do wygotowania. Zabierz, jeszcze jedną tutaj wodę sobie pykniemy. Idealnie się wichura skończyła, więc gituwa. I pójdziemy wykonać tylko tą misję, która jest tutaj najbliżej, czyli zaginieni pracownicy. No i tyle. Próbujemy to wykonać, no i dalej to już sobie do tej kopalni dojdę w następnym odcinku, żeby tutaj nie zanudzać i nie przymulać. Szkoda, że wszystko potraciłem, no ale też... nie wiem, ostatnio zostawiłem wszystko i tak mi zabrali, więc nie wiem czy... czy wyrzucenie czegoś w autobusie byłoby dobrym pomysłem? Może do szafy powinienem to schować, to wtedy by nie znaleźli. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Mogę spróbować, ale... trudno. Jak teraz wrócimy z czymkolwiek, to tak zrobimy. No co, będziemy musieli przejść tą w sumie całą tutaj tą... no całą mapę, ale tu już byłem w tym farmie i tym przycinka brygadzisty. Ciepa brygadzista, jaka przycinka. Nie, przycinka, faktycznie, no to kto się nazywa. No ale spróbuję tam znaleźć jeszcze raz coś ciekawego. Może coś pozostawiałem, bo nie miałem miejsca w eku. Wydaje mi się, że widzę gościa, którego szukamy. O, no i zajebiście. No to petardę, żem zrobił. A mam medyczne rzeczy? No nie, oczywiście, że mi ukradli też medyczne rzeczy. To oni chyba konkretnie nie chcą mieć tych detonatorów, tak mi się wydaje. To trzeba było być debilem, żeby takie coś zrobić. Już wysyłasz kogoś na misję? Czy powinieneś go jakoś dobrze zaopatrzyć, nawet jeżeli nie chcesz, żeby do końca przeżył. To jest chyba droga na skróty w ogóle tutaj. Ale by było zajebiście, jakby to faktycznie była droga na skróty. Siema! Ty, no ty, zaginiony pracownik? Ty, no on mi wygląda na zaginionego pracownika, ale chyba nim nie jest. Chyba zaginiony po prostu jakiś gościu. A tu nie ma nic? To jest? O kurwa! Ja zauważyłem tylko tego. Łe, to ta egzekucja tu się dokonała. Ja zauważyłem tylko i wyłącznie tą kurtkę pomarańczową. Nie mogę nic tu od nich pozbierać. Wow, shit, man. No dobra. I to nie są zaginieni pracownicy. Są już martwi pracownicy. A ten zaginiony pracownik to może żywy jeszcze będzie. Może rację w sumie. Dobra, podzbieram to, bo to chociaż mi da jedzenie jakiekolwiek. Bo niestety wszystko mi ukradli. Dobrze, że jestem mistrzem szkoły przetrwania. Dzika róża na ból stópki. I nadgarstka. Właściwie to wszystko mnie boli chyba, nie? Mam cały skład. Cały zestaw. Sadek mil.
zwany. Tutaj z ciebie mogę coś ściągnąć? Niby mogę, bo mam taką tą. Mam taką strzałkę, ale niekoniecznie. Dobra, w tamtą stronę jakbym poszedł, tam chyba jest w ogóle zaginiony ziomuś. Nie wiem, czy martwy ziomuś, czy żywy, może ma ognisko. Jak nie ma ogniska, to może ma coś ciekawego przy sobie, bo zdążył uciec. A jak nie ma nic ciekawego przy sobie, to może po prostu... Znaleźliśmy właśnie drogę na skróty? Nie muszę zadupcać całej tej drogi tu. Przynajmniej chociaż trochę oszczędzimy. Na czasie. Weźmy te grzyby, bo w takiej sytuacji, w której ja jestem teraz, to chyba się przydadzą. One działają jak antybiotyki, także jeżeli coś nam będzie, a coś czuję, że zaraz nam będzie, bo ja mam wszystko mam dosłownie, skręcone nadgarstki, chociaż te skręcone nadgarstki i tak dalej, to one mijałem po 4 godziny, że to jest spoko akurat. Koniecznie muszę to robić. A, ja pamiętam tutaj, a tutaj nie było liny takiej do schodzenia, coś takiego? To nie ta miejscowa jest? A chyba ta. Nie, chyba nie. Chociaż może wyżej? Wydaje mi się, że tu taka miejscowa była do schodzenia i ogólnie do pójścia liną. O, lag. Nie wiem. I jak nie mikrofon, to komputer laguje, no. Co się dzieje ostatnio? Czy naprawdę cały świat próbuje mi powiedzieć, żebym zaprzestał? Za dobrze idzie, czy jak? Nie, chyba moja droga na skróty okazała się drogą do śmierci, bo zaraz niestety zamarznę. Ta! Chyba po drodze na skróty. A tam jest jakiś most. A to ten most, którym... Nie, co to jest kurwa za most tam? Kurde, no tak bym się dostał... Jakoś tędy. Tu są jakieś... Tu też są w sumie... A nie, może to jest jakaś taka mini droga na skróty. Ale chyba naprawdę mini. Za dużo chyba nie zaoszczędzę idąc tędy. Żebym był na miejscu, jakbym normalnie poszedł. Nie miał przynajmniej skręconych 15 kostek. Dobra, no to zaginieni ludzie są gdzieś, nie wiem. A, w tym kanionie na dole wydaje mi się. Tak, tutaj tym kanionem trzeba iść i tam znaleźć tych zaginionych ludzi tak na 90%. No to chyba nie muszę mówić, że nie będę teraz tego robił. Dajmy się do tej wieży, zobaczmy, czy jest tam coś ciekawego, jeżeli nie, to... No zakończymy, jeżeli tak, to... Też zakończymy. Nie wiem, ile jest minut odcinka, możliwe, że 30, aczkolwiek nawet nie mam jak tego sprawdzić, bo mam dzisiaj 15 nagrań. Bo za każdym razem, kiedy próbuję zatrzymać nagrywanie, to one mi się automatycznie wyłącza. Nie wiem, dlaczego się tak dzieje, ale jest to kolejna rzecz, którą muszę naprawić. Proszę, coś do picia. Lara, siekiera, tabletki do oczyszczenia wody, spoko, żyłka. Dobra. Całkiem chyba okej. Widzimy się jutro, jak codziennie zresztą. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Przepraszam za wszystkie poprzednie, ale w końcu udało się naprawić pierdzący mikrofon skrzyczący, więc już jest jakiś progres. Teraz tylko nagrania. Już, jeszcze jakoś naprawiłem. No tak, jeszcze jakoś z początku odcinka. Także teraz tylko i wyłącznie, żeby się nie zatrzymywało. Później, żeby kop nie lagował. No i będzie wszystko miodzio, po staremu. O, wilki. Dobra, ja sobie z nimi poradzę solo. Widzimy się jutro jeszcze raz, dzięki z tej serii czy innej. Podajcie na Twitcha i mój drugi kanał. Cześć.